Dzisiaj wam pokażę, skąd się biorą dzieci. Wchodzimy do sklepu i kupujemy jajo z dzidziusiem. Idę urodzić w bezpiecznym miejscu. A jak wam kiedyś rodzice powiedzą, że dzieci się skąd indziej biorą, to ich nie słuchajcie, bo kłamią. I wykluwa się mój dzidziuś. Jest! Trzeba go nazwać. To będzie gówniarz, tak, gówniarz. Ja go dzisiaj muszę wychować tak, żeby był potem dorosły. Chodź, gówniarz. Tatuś cię życia nauczy. Czemu mi zabijasz gówniarza? Co ty? Aaaa! Coś ty narobiła! Widzieliście to? Ona mi zabiła moje dziecko! Dobra, zrobimy se nowe. Świat pełny niebezpieczeństw. Chodź dziuś, wykluj się. Ty będziesz Bahor. Łomatko, jak ciemno! Chodź Bahor, bo tu jest ciemno teraz. O, pieniążki leżą na ulicy. Dobrze, mamy 8 pieniążków. Moje dziecko nie jest głodne, nie jest chore, nie jest ranne i jest zadowolone 9 na 10 i ma 0 lat. Ale jestem dobrym ojcem! Chodź Bahor, musimy przetrwać w tym okrutnym świecie. O matko, co to jest? Zjadacz dzieci! Ty to coś zjada dzieci? Bahor, chodź stąd, trzymaj się od tego z daleka. Goni nas, goni nas! Bahor, odejdź od niego, nie podchodź do niego, chodź tu. Bahor, musimy zarobić pieniądze na twoje utrzymanie. O, burgerownia. Chodź, tatuś ci pokaże, jak się pracuje, jak się zarabia pieniążki. Chociaż w sumie nie trzeba pracować. Bahor, pa! Nie, gówniarz już nie żyje, zapomniałem, że mi zabili dziecko. Dobra, ale mamy Bahora. Bahor, pa! Grzebiesz w śmietniku. O! Mamy tutaj takiego pomidora. Jesteś głodny? Masz. Jedz pomidora, jedz. O! Co tu jeszcze w śmietniku? Mamy kolę. Masz, napij się coli. Łom znalazłem jeszcze. Ło! Może znajdziemy tą facetkę, co nas tak walnęła. Trzeba ją tak walnąć mocno. A! O matko, uderzyłem w swoje dziecko! Bahor, nic ci nie jest, Bahor. Przepraszam, już wyciągam łoma. O matko, jest ranny. Ale ma już rok. Dobra, Bahor, nie przejmuj się. Życie nie jest takie proste. Nikt nie mówił, że będzie lekko. Zacznijmy zarabiać pieniądze. Teraz jestem szefem. Wyciągamy kotleta, smażymy go, proszę bardzo. Widzisz, gówniarz, ucz się. Cały czas o tym gówniarzu. Zapominam, że mi zabili. O-o. Halo, on jest chory. Co się dzieje? Dziecko mi zachorowało. O matko, level 7 choroby? To nie jest dobrze. O nie, jeszcze się wywala, jest chory. Ma już 2 lata i zachorował? To gdzie ty się szlajasz, gówniarzu jeden? Matka cię nie nauczyła? A, on nie ma matki, ja jestem jego ojcem, zapomniałem. Jest ranny, już jest chory na 12. Chodź Bahor, musimy cię wyleczyć. Może w śmietniku coś znajdę. Jest mleko, Bahor, pij mleko. To mleko nie wygląda za dobrze. O matko, co się z tobą dzieje? Dzieje, gluty wylatują. Pij mleko, szybko. Nie, on dalej jest chory. Chodź, chodź. O, to ona gdzie, o, uciekła. Ha, wystraszyła się nas, dobrze. Chodź, chodź, musimy znaleźć lekarstwo w sklepie. O, jest lekarstwo. A wy widzowie, pomóżcie mi wyleczyć dziecko. Musicie zdążyć, zanim ja wbiję jeszcze kawę. Kliknąć suba z dzwonem i łapkę w górę, no. Trzymaj lekarstwo, trzymaj. O, jest chory na 10? Ile tego lekarstwa jeszcze potrzeba? Trzymaj. O matko, zaraz umrze. Na 6. Trzymaj strzykawek, dużo strzykawek. Zdrowiaj, dziadu. Jest 0. Wyleczyłem go, jest zdrowy. Oj, trzeba bandaże kupić. O, zaraz cię uzdrowimy. Trzymaj bandaż. Kolejny bandaż. Jest zdrowy. Ha, 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 ha. Jest już wyleczony, nie jest ranny. Tylko nie jest zadowolony. 5 na 10. Dobra, nikt nie mówił, że życie jest lekkie. Ty nie masz się bawić, tylko uczyć życia. Idziemy do szkoły. Chodź, Bahor, za mną. Będziemy się uczyć. O, jest szkoła. Bahor ma już 3 lata, to jest odpowiedni czas na naukę, ho! Jeżeli zdasz egzaminy, to twoje dziecko urośnie. No widzisz, Bahor, masz już 3 latka. Chodź się nauczymy czegoś. Czyli teraz zostaję nauczycielem. No nie, chyba żeby zostać nauczycielem, to się trzeba zwolnić z restauracji. Chodź, Bahor, musimy się zwolnić. Nie podchodź do potwora, nie podchodź do potwora, Bahor. Chodź szybciej, Bahorze jeden. Biegnij za mną, biegnij! Halo, szefie, dzień dobry. Patrz, Bahor, ja cię życia nauczę. Pa, ho, ho, podchodzisz do szefa i mówisz tak. Zwalniam się, nie będę robił w tej fabryce męczarni, idę od was. A najpierw robotę dokończyć? Matko jedyna, nie ma tu już miejsca na burgery. Okej, czyli pewnie muszę kupić burgera, żebym mógł tu położyć burgera. O nie, 4 na 10, na 100 głodu. Też burgera, synek? Masz, jedz. O, 6-9, dobrze. Ale dalej nie mogę się zwolnić. A czy to nie jest ta, co mi wcześniej zabiła synka? Chodź, Bahor, musimy się zemścić. Ona się pewnie przebrała, to jest ta sama. Chodź tu. Teraz my jej wykończymy dziecko. Gdzie mi uciekasz? A masz, a masz.
Gin! Gin! I co teraz? Miło ci? Miło ci? Wiesz jak ja się czułem? No! Dobra, Bahor, już dostała nauczkę. Chodź, idziemy się uczyć. O, jest egzamin. O matko! Moje dziecko ma 3 latka i musi się uczyć takich rzeczy? Nie no, tą szkołę to już poniosło. Nie, wychodzimy stąd. Ło, jak urósł! Ile ty masz lat? Ty już masz 4 lata. Jak ty szybko urosłeś, nie poznałem cię, synku. Ale Bahor urósł. Chodź, wychodzimy z tej szkoły, szkoła ci się do niczego w życiu nie przyda. My idziemy na wyprawę. O, idziemy do natury, tam musimy się wspiąć. Albo zaraz, najpierw zaróbmy pieniądze. Jestem ciekaw, co tam jest, ale musimy zarobić pieniążki, bo mamy tylko 6. O, zobacz jaka wiewiórka. Chodź, Bahor, patrz co się robi z wiewiórką. O, zeżarłem wiewiórkę. Albo ty zeżarłeś. I dalej jest ranny, ojejku. Bahor, gdzieś ci się skaleczył? Kto ci przywalił, powiedz. Musimy pozbierać pieniążki z ulicy. Tata ci pokaże, jak się pracuje, Bahor. Ho, zostaniemy sprzątaczami teraz. I teraz możemy sprzątać miasto. Widzisz, tu śmieci są. Mam 10 dolców, to 13. Ktoś tu znowu worek wyrzucił. O, sprzątamy. Ale będziemy bogaci, Bahor, mówię ci. Idziemy na wyprawę. Co tu się stało? Matko, Bahor, chodź. Jest, żyje dziecko, 5 lat już ma. Co to było tam? Coś mnie zaraziło, tam jest mój klon. Co tu się dzieje? O nie, tu są jakieś zarazy. Uciekaj, uciekaj, Bahor, uciekaj. Nie pozwolę ci zginąć, synek. O, zobaczmy, co jest tutaj. O, już się ciemno robi. Umiesz pływać? Ej, gdzie ty włazisz mi? Ty się utopisz zaraz. Wyłaź z tej wody. Matko jedyna, zaraz mu tlenu zabraknie. Wyłaź. Wyłaź szybko, gównia... No. O, Bahor, ty mnie nie strasz tak. On ma już 5 lat, ale ty już wyglądasz staro. Chodź, Bahor, trzeba cię wyleczyć. O, trzymaj, jesteś zdrowy. Bierzemy. I patrz, co możemy kupić. Kiwerę. Wow, można strzelać. Halo, czemu to nie działa? Halo. A, bo jeszcze magazynki. O, działa. Idziemy, Bahor, na wyprawę. O, matko, zjadacz dzieci. Zastrzelić go. Gin! Odejdź, Bahor. Odejdź od niego. Nie podchodźmy do niego, Bahor. Nie podchodź, nie podchodź. On jest niebezpieczny. Halo, Bahor, gdzie jesteś? Bahor! Bahor, odejdź od niego, powiedziałem. A! Co? Nie! Nie! Zeżar mi dziecko! On miał już 6 lat! Ja już zdążyłem go pokochać. Dobra, pokocham sobie nowe. Piękny wschód słońca, więc rodzimy kolejne dziecko. O, to dziewczynka. Ona się będzie nazywać Gówniara. Jest Gówniara. Nie jest głodna, nie jest chora, nie jest uszkodzona. Ma 0 lat. Chodź, Gówniara, musimy cię nauczyć życia. Idziemy do natury. Życie jest pełne niebezpieczeństw. A, tu jest wąż. Gówniara, uciekaj. O, wąż zleciał. Chodź, Gówniara. O, kolejny wąż. Gin! Zostaw mi gówniarę, zostaw! O, matko, było bliżej. Kolejny wąż! Gówniarę, zostaw mi gówniarę! Nie, nie! O, co się dzieje, gówniara? O, jest zarażona! O, nie, lekarstwo, nie, lekarstwo, szybko po lekarstwo! Moja córeczko kochana, szybko, uratujemy cię! O, matko, gówniara, masz bandaż, szybko! Trzeba ją wyleczyć! Szybko, chodź, lekarstwo bierz! Trzymaj, gówniara! O, jest! Jeszcze jedno, masz medycynkę! Jest! Zdrowa, wyleczyłem! Moja córeczka! Nakarmy ją jedzeniem dla dzieci jeszcze. Trzymaj, żryj. Żryj dużo. Jesteś pełna? Nie obchodzi mnie to, masz dużo jeść, musisz się rozwijać. Ja ci dam pełna. O, ale ją przeżarłem, ma 180 na 100. Dobra, już cię nie karmię, bo jeszcze wybuchniesz. Trzeba wziąć lekarstwo na zapas. Chodź, gówniara. Idziemy zobaczyć, co jest na szczycie tamtej góry. Tatuś cię obroni, nie przejmuj się. O, ale najpierw powinnaś się czegoś nauczyć. Naucz się życia. O, matko. Dobra, 12, 30. 32. No co to jest? Najtrudniejsze na koniec. Tu będzie 3. 54. O matko, zostało najgorsze. Ja mam plan. Od czego jest sztuczna inteligencja? Ile to jest 4 razy 9 minus 3 na 2? O, dziękuję, 12. To będzie 12. Jest, udało się. Moja córeczka ma już 1 rok. Widzisz, gówniaro, jak dobrze się uczyć? Się postarzałaś, chodź, idziemy na przygodę. O nie, teraz jest ciemno, ja nie chcę. O, zjadacz dzieci, uciekaj. W szkole jesteś bezpieczna. Nie no, już zaharowała? Co ty się bo ty
ubrania byś założyła, nie w pieluszce łazisz tylko. Masz lekarstwo. O, już nie jest zdrowa, raczej chora nie jest, nie jest chora. Idziemy, gówniaro, idziemy. Musimy dostać się na szczyt. Uważajmy na węże. O, matko, wąż, wąż! Tylko mi nie spadnij z tu, gówniaro, bo tu dziury są. Kolejny wąż! A tak! Zostawcie mi dziecko! Zostaw, zostaw moje dziecko! O, zobacz, owocki. Jedz owocki. Masz, żryj owoce. O, matko, zachorowała? Czemu zachorowałaś? Idziemy na szczyt, chodź. Trudno, musisz se poradzić. Nie, nie obchodzi, ja ci mówiłem, ubierz się, to ty swoje jak zwykle, że ci będzie ciepło. Jedyne, co ci mogę teraz dać, to owoce, masz owoce. Jedz owoce, będziesz zdrowa. O, matko, słyszę węża. Wąż! Stój tu, gówniaro, musimy zastrzelić węża. A masz, a masz! A, wąż! Nie, kolejny wąż! Zostaw moją córeczkę! A! Nie mam naboi! Córeczka, uciekamy! Szybko, dzida! O, matko, o, matko, o, matko! Chodź, córciu, uciekaj od tego węża niebezpiecznego! Wyleczę cię! A! Nie pozwolę ci umrzeć, córeczko, masz medycynę! Nie! Zostaw ją, wężu! Nie, umrze mi zaraz, córcia! Chodź tu, córeczko! Szybko, zdążymy, wyleczę cię, wyleczę cię, wyleczę cię! A! Szybko, medycyna, Nie! Nie! Coś ty zrobił, wężu głupi! Zabiłeś mi dziecko! Straciłem kolejne dziecko! Nie mam dziecka! Jestem strasznym ojcem! Ja wiem, dlaczego jestem złym ojcem, bo ja jeszcze domu nie kupiłem. Teraz mamy klucz od domu i mogę sobie wybrać domek, który mogę kupić. Ten czerwony będzie mój. O, jest mój! Zamykamy drzwi i teraz urodzę kolejne dziecko. Tym razem będzie gnojek. Chodź, gnojek. To jest nasz dom i mogę ci na przykład kurczaka wyciągnąć z lodówki. O, jaki wielki kurczak. Żryj kurczaka. Chcesz iść spać? Masz, idź spać, idź śpi teraz tu. Połóż się, do spania. Musisz wypocząć, bo jutro czeka nas wyprawa. Musimy iść na górę. Teraz tatuś ma dużo rzeczy. Wiem, jak zabezpieczyć swoje dziecko. Po prostu zamknę je w chacie. Dobra, gnojek, ja wychodzę, ty zostajesz, tak? Patrz, ja, stój tu. Stój tu, powiedziałem. Stój, zamykam drzwi. I nie wychodzisz już, no. Przynajmniej teraz będziesz bezpieczny. Ha, ha. Nie wyjdzie. A, co się, jak on wyszedł? Ty, gnojku, miałeś się mnie słuchać. Nie tak cię wychowałem. Się, gnojek, nie słuchano. To jest świat pełen niebezpieczeństw. A ty sobie tak będziesz łaził po nocach? Ile ty masz lat? Zero masz lat. Po kim to takie głupie, to ja nie wiem. Przecież nie po mnie, nie? Oj, moje dziecko zaczyna się nudzić. Masz, kupię ci taki świecący glow sticka ci kupię. Masz, świecący patyk, trzymaj. O! Fajne, fajne. Podoba ci się? I co? O, bawi się, dobrze. Masz, jeszcze piłkę ci kupię. O, trzymaj piłkę. Kop sobie ją, pa, ja kopnę. Podam ci. Nie no, to dziecko jest jakieś głupie, czy co? Kopnąć piłki nie potrafisz? Przynajmniej jest zadowolone, już ma roczek. O, płatki też możesz zjeść. Masz, jedz płatki. O, kole też, chcesz kole? Masz Coca-Colę. Masz już roczek, to możesz pić dużo Coca-Coli. Nic ci się złego od coli nie stanie, pij. Zachorowało! Zachorował! Gnojek mi zachorował! O matko, masz lekarstwo! Idziemy na przygodę, ho! Tam musimy wejść na szczyt! Tylko uważaj na węże! O, jest jeden! A, spadły, spadły, głupie! O, o, kolejny! Gin, wężu! Gin, wężu! Będzie dobrze! Gnojek, damy radę! Zobacz, jak już daleko zaszliśmy, widzisz? O, gnojek, czeka nas przygoda, mówię ci! O, uważaj na węża! Teraz idziemy tędy! O, ale tu jest hardcore! Chodź, chodź, jesteś już na tyle duży, umiesz się wspinać! Tatuś ci pokaże, jak się wchodzi! O, tędy, tutaj! O, matko, gdzie teraz? O, jest, są schodki, chodź! Chodź, gnojek, chodź. O, co to jest? Ja to chcę, co to jest? Wow, co to jest? To jest coś kosmicznego. O, a, potwór, potwór. Gnojek, stój tu, nie podchodź, ja idę sam. Mam giwerę. Halo, panie potworze. A, to jest dobry potwór. Minigun, wow, bierzemy minigana. Ale czad. Wow, gnojek, teraz damy radę. Nic nas nie pokona. Warto było tu wejść. Idziemy. Teraz będzie. Będziemy mogli pokonać zjadacza dzieci. O, właśnie się robi ciemno i za chwilę będzie. Co, nie masz rozrywki? Tatuś ci zaraz zapewni rozrywkę, pa na to. Bo jest zjadacz dzieci. Idziemy na niego. Ha, 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 mam minigana. I jazda. Wow. Uważaj, nie podchodź, gnojek, nie podchodź. Ale czad.
Nie podchodź, Glojek, nie podchodź. Dawaj, dziada, dawaj, dziada. Dawaj, musisz go zwabić, dziecko. Podejdź trochę do niego, podejdź, ale nie za daleko. I patrz, patrz, patrz. Jest! Pokonaliśmy zjadacza dzieci, Gnojku. Kocham cię, Gnojku, razem daliśmy radę. Oj, tam coś jest. Chodź, tam jest jakiś miły pan. Dzień dobry, sprzedaj dziecko. Co? Mamy dla nich dobry dom. Gnojek, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Przeżyliśmy wiele przygód, ale nasz czasu już dobiegł końca. Wychowałem cię, jesteś już prawie dorosły, masz już rok, więc czas cię sprzedać. I dostałem... Wow, co się teraz dzieje? Zobaczcie, wsysa dziecko. Ale dostałem dolara. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.